A czy wiecie, czy nie wiecie, co największe jest na świecie? To ja powiem wam na uszko, największe jest dziadków serduszko. Macham rączką mojej babci i wesoło się uśmiecham. Babcia patrzy na mnie czule i na występ teraz czeka. Wszystkie dzieci już gotowe, by wygłosić swoją mowę, a teraz nie lada grata. Historia babci i dziadka. Kiedy babcia była mała, przed telewizorem nie przesiadywała. Nie miała tabletu ani telefonu. Praktycznie nigdy nie było jej w domu. I tam też cały dzień na podwórku spędzała. I tam też pewnie dziadka też mała. Dziadek był malutki, odwiedzania miał przeparte budki. Po drzewach i trzepakach skakał, budował szałasy, nigdy nie płakał. Nawet gdy się przewrócił, zdarł kolano, przyłożył listek i robił to samo. Z chłopakami w klasce grywał, na boisku w jedynku śpiwał. A gdy na dworze było zimno i padało, to ani babci, ani dziadkowi to nie przeszkadzało. Nie chowali się w domach, oglądając bajki, tylko na dworzu przez kałuże urządzali harce. Thank you.
Mój dziadek długi kupował wnet babci śruby ślubował. Tak to było zwyczajnie, kwiaty i bombonierka oraz kultura kielka. Moi dziadkowie są na luzie, babcia na przykład chodzi w bluzie, dziadek ubiera adidasy i razem wyruszają na wczasy. Lato Majorka lub Hawaje poznają ludzi inne zwyczaje. Zimą na narty jadą w góry niestraszne i mrozy ani wichury. Dziadek na motor babcie zabiera, babci od wiatru dech zapiera. Ciśnienie rośnie, strach leje, ale na punkcie dziadka szaleje. Mają zajęcia komputerowe, pomysły w głowach mają gotowe. Babcia na arenę chodzi i dziadka z romankietą głodzi. Potem dmuchamy strzałę siły, nie ten budziak to was.
gdy duzi urośniemy, spełniać dla was je będziemy. Babciom i dziadkom życzenia złożę. Nasi dziadkowie najlepsi na świecie. Wszystkim wam powiem, bo wy nie wiecie. My dziadków kochamy, ściskamy za szyję, niech będą zdrowi i 100 lat żyją. Przyjmij, kochana babciu, z serca płynące życzenia. Super zdrowia, dużo optymizmu i spełnienia wszystkich marzeń. Żebyś się babci co dzień czuła jak królowa, oby cię nic nie bolała głowa. A na ciebie, dziadku, też coś mamy, żebyś przy babci się czuł jak my u mamy. Kochany dziadku, zacznę zwyczajnie, że z tobą w domu jest fajnie. Dziś ziaśleśko, chcę ci podziękować, skromny bukecik kwiatów dajować. Aby babcia i dziadek zdrowiu długo żyli, aby uśmiech dla nas mieli w każdej drugiej chwili. Duży czas wspólnego samotności, jak moje kłopotu i wiele radości. Idę na prawienie, dźwigam od szukania, tylko miękki fotel widzę, że tak. My wasze wnuczęta obiecujemy być grzeczni, dobrze się uczyć i o was pamiętać. Dziękujemy wam za to, że jesteście, że stale się o nas troszczycie. Pomagacie nam i razem z nami się cieszycie naszymi najdrobniejszymi sukcesami. A jak już się spełnią te nasze życzenia, gdy w domu nic już nie będzie do zrobienia, wtedy dziadkowie odpiętnie się ubierzcie i swoje babcie na spacer zabierzcie. A tak przy okazji zaproście też na